Widzicie, chłopaki, widzicie? Widziałem polonaza, widziałem. Stoi tam, no. No, coś super. Też pogoda taka dobra jest. Mu daje nam taką dożywotnią gwarancję, że jak ktoś tą kamizelkę przetrze, to ją wysyła do tej firmy i oni mu już na swój koszt naprawią ją. Tylko i wyłącznie zapłaci za przesyłkę. I teraz, żeby ją odpalić, to wiążemy sobie gdzieś do motocykla. No tutaj ona uratuje. Możemy ją ściągnąć. Jak ktoś jest blisko, oprócz teraz, żeby nas wszyscy zobaczyli. Yeah.
Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami. Bardzo serdecznie was witam tutaj w tym miejscu, na tej jasnej górze różańcowej u Matki Bożej Woreckiej, która jest też Matką Miłosierdzia. Rozpoczęcie się sezonu motocyklowego, tak zapoczątkowaliśmy w zeszłym roku, było w Niedzielę Miłosierdzia. W tym roku ze względu na wybory przesunęliśmy niedzielę później, ale ciągle tutaj ta Matka Miłosierdzia, ta, która wskazuje na Chrystusa, który obdarza nas wszelkimi łaskami, szczególnie tą łaską przebaczenia, łaską odnowy naszego życia, tutaj króluje, tutaj nas zaprasza. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z sakramentu miłosierdzia, czyli z sakramentu pojednania, sakramentu spowiedzi, to nasi ojcowie w kościele w tej chwili spowiadają, można podejść do kościoła, tam się wyspowiadać. A my na początku tego naszego spotkania, żeby rozpocząć dobrze ten sezon, żeby rzeczywiście prosić Pana Boga o tę rozwagę, mądrość na drogach, w korzystaniu z dwóch kółek, czasami trzech kółek, czasami chyba i czterech, i to też jest coś podobne do motocykla, żeby rzeczywiście mądrze z tych pojazdów korzystać, prosili, żeby tutaj tę łaskę wypraszać, to na początku przeprośmy za wszystko. Że czasami w naszym życiu jest mnóstwo egoizmu, myślimy o sobie, także i na drogach. Spowiadać Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zwymi radami Bóg Wszechmogący, odpuści przy nam grzechy i doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Oh.
Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. To może niech usiądzie. W przyszłym świecie. Do naszego Ojca, który obdarzył nas cielesnością i w tej cielesności wyraża się rzeczywiście tajemnica Jego obecności. On zmartwychwstał i jest w nas obecny. Zanieśmy teraz nasze prośby. Prośmy na początku, jak zwykle, za Kościół Święty, abyśmy w tym Kościele zobaczyli, że On jest żywy, realny, zmartwychwstały w nas, przez nas. Dzięki nam, prośmy za pasterza Kościoła, Ojca Świętego Franciszka, wszystkich pasterzy, wszystkich kapłanów, z tych wszystkich, którzy głoszą Słowo Boże, aby w tym przekazie naprawdę zmartwychwstałym brzmiącym. Ciebie prosimy. Prośmy o pokój na świecie. Pokój w tych wszystkich miejscach, gdzie toczą się bezsensowne bratobójcze walki, o pokój w Ukrainie, o pokój na Bliskim Wschodzie. Prośmy o te wszystkie miejsca, gdzie panuje egoizm, egocentryzm, zawiść, nienawiść, zazdrość. Abyś Ty, Panie, przyszedł tak do wieczornika, mówiąc pokój Wam, tak wkraczał w te miejsca ze swoim pokojem. Prośmy o pokój w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach. Ciebie prosimy za naszą ojczyznę, jak zwykle za rządzących, mądrość, roztropność, za nasze lokalne ojczyzny, gdzie niegdzie są dzisiaj jeszcze dogrywki, aby ci, którzy zostaną wybrani, potrafili sprostać pokładanym ich nadziejom. Ciebie prosimy za wszystkich chorych, cierpiących, za tych, którzy mogą ucierpieli na drogach, którzy ucierpieli na wózkach, za tych, którzy się nimi opiekują i wspierają, czasami po prostu tylko trwają przy nich, są przy nich. O nadzieję, o zaufanie, o wiarę. Czemu prosimy? Za wszystkich z Wami, z naszymi chrześcijańskimi, za tych także, którzy są na drogach, za tych motocyklistów, którzy są na drogach. Jazdę na motocyklu,
po to, abyśmy potrafili być dobrymi użytkownikami, abyśmy potrafili dostrzegać też innych użytkowników i służyć sobie nawzajem, pomagać sobie, a nie myśleć o tym sobie. Ciebie prosimy za wszystkich organizatorów tego wydarzenia. I tak właśnie na naszej jasnej różańcowej, bo gdzie modlimy się też przed Matką Miłosierdzia, bo Maria jest, ma ten tytuł Matki Miłosierdzia. Aby sam Chrystus wynagrodził te wszystkie starania, które poczynili. Ciebie prosimy za może w tych wszystkich intencjach, które myślimy w naszych sercach, które są dla nas ważne, których czasami nie potrafimy wypowiedzieć. Za tych, którzy prosili nas o modlitwę w tych intencjach, których proszono, abyśmy się modlili. Za wszystkie nasze serca, Ciebie prosimy. I za nas samych, tutaj obecnych. O to, abyśmy się nie bali angażować w relacje z Panem Bogiem naszej cielesności. Abyśmy nie byli takimi duchowymi katatonikami. Abyśmy rzeczywiście potrafili zachować tą kompatybilność między naszymi wszystkie te prośby zanosimy do Ciebie, Ojcze, w Duchu Świętym, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Teraz w tym momencie jest moment, kiedy możecie podzielić się tymi funduszami, które gdzieś tam macie w sakwach czy kieszeniach. Będzie taca, kolekta, tutaj przekwan motocyklistów z kaskami przejdzie, więc za wszystkie złożone ofiary na sanktuarium serdecznie tu zaprosić. Aby moją i waszą ofiarą z nią ubrący w Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pewnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serce. Za obecność zmartwychwstałego w naszej cielesności. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza pasja. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek za dlatego pełnią łask paskalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymny ku Twojej chwale nieustannie do nas. Thank you.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystus prosimy Ciebie, wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Teraz ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Ojcem Dominikiem, ze świętymi naszymi patronami, których otrzymaliśmy przy Chrzcie Świętym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Czasami nam się wydaje, że jako dorośli musimy zasługiwać na jakąś szczególną łaskę i próbujemy ją kupić od Pana Boga. Tymczasem warto postawić siebie przed Bogiem, jak dziecko przed Ojcem. Ojciec kocha dziecko, a po prostu za nic, bezinteresownie. Jezus mówił nam, żebyśmy Boga nazywali Ojcem, żebyśmy po prostu byli wobec Niego dziećmi. On nas obdarza miłością, tak po prostu, za nic. Dlatego wołajmy do naszego Ojca. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dziś.
wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś swoich uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, zbawaj nie na grzechy nasze, lecz na wiarę z Twojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich. Świata, błogosławieni, czyli szczęśliwi są ci wszyscy, którzy przyjęli zaproszenie na Jego ucztę. Panie, nie jestem rodzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
zmartwychwstania, przez Chrystusa Pana naszego. Dotyczy nam, mówisz tu, nie? Bardzo serdecznie dziękuję wam za to, że jesteście. Ogłoszenie na pewno, że zakończenie sezonu w październiku. Jeszcze dokładnie nie wiem, w którą niedzielę października, pierwszą czy drugą. To zobaczymy jeszcze. Więc zakończenie sezonu tutaj na Jasnej Górze Różnicowej, więc tutaj serdecznie też zapraszam już na zakończenie sezonu. Druga informacja po poświęceniu motocykli, a to pewnie potrwa, bo jak będę musiał przejść wszędzie i poświęcić, pokropić, to tak 15 minut, pewnie, jeśli nie 20. Więc po poświęceniu, kiedy zostanie zakończone, będzie tutaj hasło. Zbieramy się powoli do procesji motocyklowej, aby miłosierdziu Bożemu polecić tych wszystkich, którzy na drodze ucierpieli, zginęli, ale wszystkim też poprosić o tę dobrą jazdę w tym sezonie. Będziemy powoli się tutaj zbierać. Wóz strażacki nas będzie prowadził. Zjedziemy na dół, tam prawie pod krzyżówkę. Tam wszyscy zaczekamy, żebyśmy się zebrali razem. Będzie wspólne zdjęcie tam na drodze i dopiero wtedy ruszymy główną drogą wojewódzką w stronę Tyczyna, przez rynek Tyczyna i przez Królka. I potem będzie można się dalej tutaj spotkać, dalej skorzystać właśnie z posiłków, które tutaj są, więc dalej można sobie jeszcze być poświęcony, się ktoś się zmieści, to oczywiście może odjechać do domu, ale jak najbardziej zapraszam, żeby jeszcze pobyć. U organizatorów są kluczyki ze smyczką Samsung. Jeśli ktoś zgubił takie kluczyki, to można je znaleźć. Teraz poświęcę motocykle, więc jeśli ktoś był obok swojego motocykla i chciał być, to może odpalić, może nawet czasami pokazować, jak będę przechodził i święcił, to zawsze jest pięknie. Poświęcenie motocykli teraz tą modlitwą będziemy także te wszystkie dewocjonalia, które macie ze sobą, niektórzy przez was zakupili. Pomożenie nasze w imieniu Pana, Pan z wami, Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te motocykle, dzieło Twojej pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku. Za wstawiennictwem Pani Woreckiej, Matki Miłosierdzia i Świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą błogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pobłogosław również te wszystkie obrazki, różańce, medaliki, szyszyki, to wszystko, co mamy przy sobie. Spraw, aby te wszystkie dewocjonalia przybliżały nas do Ciebie i sprawiły, że moja wiara będzie pełna otwartości na Twoją obecność jako żywego i zmartwychwstałego, bo Ty żyjesz na wieki wieków. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, niech da wam udział w życiu wiecznym. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem. Niech on sprawi, abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z nim w Ojczyźnie Niebieskiej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Amen.
trwoga, która nam codziennie towarzyszy. Myślę, że będą jeszcze śpiewać podczas tego pokropienia. Chwilę nam to zejdzie i dopiero po zakończeniu pokropienia będziemy ruszać w tej procesji motocyklowej. No tak, no to na razie. Thank you.
stawia.
miasta. Thank you.
Mm-hmm.